A wiecie, że muzułmanie nie używają papieru toaletowego do tych dolnych miejsc? Jedyne co baby używają, to w kuchni, żeby coś tam wytrzeć ze stołu, jak się wyleje coś. Ale muzułmanie nie używają ani do przodu baby, ani do tyłu. Nikt, powiem wprost, po sraniu oni po prostu, nie wiem jak to robią, ale chyba ręką, palcem wycierają i dlatego oni się nigdy nie witają. Co ja mówię? Nigdy nie jedzą prawą ręką, tylko lewą ręką podnoszą chleb, bo prawą mają najprawdopodobniej do wycierania gówna. I kiedyś miałem taką Indonezyjkę u mnie, to jak chciała się wyszczać, to prosiła mnie, żebym jej dał buteleczkę jakąś, a ja mówię, a po co ci buteleczka? No bo muszę sobie polać wodą. I oni właśnie nie uznają papieru toaletowego. I to tyle, co chciałem powiedzieć na ten temat.